Artur Ślusarczyk, napastnik Zagłębia Sosnowiec. Janów świętuje, Sosnowiec się smuci. Jak podsumujesz tę finałową rywalizację w pierwszej lidze? No wiadomo, była zacięta, decydowały detale. No, w drugim meczu u nas, kiedy wygrywaliśmy 3-1, powinniśmy zagrać mądrzej, kontrolować wynik, a nie pozwolić sobie strzelić 5 bramek, gdzie my już nie strzeliliśmy ani jednej. Tutaj przegraliśmy jeden mecz, trzeci 4-3, drugi też 4-3, ale po dogrywce. No i niestety w obu przypadkach, w obu meczach zadecydowały głupie kary. No jak mówię, no nieraz właśnie o hokeju decydują, szczególnie w dzisiejszych czasach, detale i przewagi. No i to się na nas zemściło. Złość, smutek, co się czuje w takiej chwili? Znaczy, u mnie smutek, bo to był ostatni mecz mój w karierze i chciałem, nie ukrywam, skończyć karierę w Sosnowcu. Zależało mi na tym bardzo, żeby był ten piąty mecz i żeby rozegrać go w Sosnowcu i skończyć karierę w Sosnowcu. Tak samo zależało mi bardzo na awansie, bo nie mam awansu w polskiej lidze, brakuje mi to w moim CV. No. I u mnie no, złość przede wszystkim sportowa, że wszystkim nie wygraliśmy. Też miałem sytuację doskonałą na 4-3, więc z jednej strony złość, a z drugiej strony smutek, że jednego z marzeń nie spełnię. Masz także wiele, wiele występów na koncie w reprezentacji Polski. Czujesz się spełnionym hokeistą? Znaczy, no nie do końca, bo też nie spełniło się moje główne marzenie, czyli nie byłem na olimpiadzie, bo kiedyś jak byłem małym chłopcem, marzyłem, żeby być na olimpiadzie. No. Niestety nie udało się, ale w pewnym sensie no, czuję się spełniony. Byłem na 8 mistrzostwach świata, w tym zaszczytem dla mnie było być na mistrzostwach świata grupy A. Rozegrałem 114 meczów z orzełkiem na piersi, gdzie mogłem reprezentować nasz kraj i walczyć za jego barwy, więc no mówię, no nie do końca, bo nie byłem na olimpiadzie, czy nie mam nawet takiego awansu w CV. Ale no, jestem szczęśliwy z przebiegu mojej kariery. Czym się teraz będziesz zajmował? Znaczy, siódmy rok już pracuję jako trener z młodzieżą i mam zamiar poświęcić się głównie trenerce, czyli będę trenerem, szkolił się, jeśli chodzi, piął się na tych stopniach trenerskich czym wyżej. No i przede wszystkim no, nie wyobrażam sobie życia bez hokeja, bo to kocham.